social media, YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn i wiele, wiele innych, to miejsca, w których budujemy społeczności. I budowanie społeczności może być bardzo fajne dla nas, jeśli rozwijamy swój biznes lub chcemy pokazać się szerzej ekspercko w naszym zawodzie. I dzisiaj kilka wskazówek o tym, jak budować społeczność w internecie od kogoś, od kogo my korzystamy u nas w OSM Power z wiedzy, czyli od Garego Vaynerchuka. Trudno mi było określić, do której dzisiaj książki będę się odwoływać, bo tak naprawdę Gary Vaynerchuk jest już autorem 5 książek i najwięcej chyba o budowaniu społeczności pisze w Ekonomii Wdzięczności i do tej książki prawdopodobnie najlepiej sięgnąć, jeśli chcecie solidnie zrozumieć, czym jest budowanie społeczności w internecie i czym jest budowanie tej społeczności, jeśli chcecie mieć społeczność zaangażowaną. Bo Gary Vaynerchuk już w swojej pierwszej książce, którą zresztą niedługo będziemy znowu wydawać po polsku, czyli w książce Crash It, poczekajcie, tak. To angielska okładka, po polsku Wybij się i niedługo będzie już u nas w OSM Power. W tej książce już pisał o tym, że dużo ważniejsze niż ilość naszych fanów jest głębokość relacji z tymi obserwującymi. Szczególnie jeśli prowadzicie biznes i budowanie społeczności nie jest dla Was tylko po prostu środkiem do, nie wiem, realizowania swojego ego, czy budujecie społeczność tylko dlatego, żeby ją po prostu mieć, ale po to, żeby być w kontakcie z tymi ludźmi i to, co proponujecie, żeby z jednej strony oni z tego korzystali, ale też mogli skorzystać z Waszych produktów, które proponujecie. Natomiast do tych rzeczy, do tego, jak budować społeczność, Gary odwołuje się też w Przebij się i w Zapytaj Garego, więc tak naprawdę trochę będę korzystać z wszystkich tych książek. A zatem pierwsza rada dotycząca budowania społeczności. Najważniejsza rzecz to chcieć budować społeczność, lubić ludzi i być z nimi w kontakcie. Może to jest banał, natomiast jeżeli dla Was obserwujący to są tylko ilości kliknięć i lajków i statystyk, a nie konkretne osoby, które za tym stoją, to trudno Wam będzie nawiązywać kontakt z tymi ludźmi. W mediach społecznościowych, wbrew pozorom, jest trochę tak jak w naszym życiu. Jeśli chcecie mieć zaangażowaną społeczność, to po prostu musicie być z nimi w kontakcie, musicie być ich ciekawi, musicie ich lubić, musicie ich słuchać, musicie z nimi rozmawiać. Wszystko musicie, ale trochę tak jest. Rzeczywiście bardzo ważne jest to, żeby tych ludzi chcieć poznawać i chcieć się z nimi kontaktować, a nie robić to automatycznie tylko dlatego, że muszę czy powinienem. Więc to jest jedna z najważniejszych lekcji. Jeśli nie lubisz ludzi, nie chcesz być z nimi w kontakcie, nie lubisz odpowiadać na komentarze, nie chcesz dyskutować, nie interesuje cię zdanie innych osób, to nie stawiaj w swojej strategii biznesowej czy zawodowej na budowanie społeczności. To naprawdę warunek konieczny do tego, żeby tą społeczność budować. Po drugie, coś co już wymieniłam w pewien sposób w pierwszym punkcie, ale chcę to podkreślić. Rozmawiaj, pytaj, zaangażuj się na przykład w dyskusje na różnego rodzaju grupach tematycznych czy grupach eksperckich w Twojej dziedzinie. To znowu bardzo ważne, żeby być aktywnym, a nie tylko, jak często to bywa, po prostu wrzucać posty. Bardzo często widzę takie fanpage'e, gdzie ktoś publikuje treści i w ogóle nie odpowiada na komentarze. To po pierwsze. Po drugie, publikuje treści bardziej jako ogłoszenia, taką tablicę informacyjną, a nie pokazuje tego, w jaki sposób działa. Przychodzi mi do głowy na przykład jeden z salonów masażu, który najczęściej informuje o swoich promocjach. I bardzo fajnie, bo ja wiem, że ten salon właśnie masażu, taki kosmetyczny, że kiedy wejdę u nich na Facebooka, na pewno zobaczę, co mają teraz w promocji.
Natomiast nigdy nie widziałam, żeby pokazali to, w jaki sposób pracują. Niekoniecznie przecież muszą pokazywać to na kliencie. Mogą pokazać fragment zabiegu, który robią w ramach jakichś testów u siebie czy nauki. A może rzeczywiście jakaś klientka chętnie się zgodzi na bezpłatny zabieg w zamian za to, że będzie on pokazany na przykład w social mediach. Także tych sposobów można tutaj znaleźć trochę na to, żeby rozmawiać z ludźmi, zadawać im pytania i angażować się w dyskusję. Trzeci element, znowu powiązany z poprzednimi, tym razem dotyczy słuchania. I to jest coś, co bardzo, bardzo często obserwuję w social mediach, na przykład u autorów książek. Ludzie informują ich o czymś, tak, pod postami, pod informacjami, a dana osoba zupełnie nie bierze tego pod uwagę. Wręcz na odwrót potrafi wchodzić w konflikt, kłócić się, przekonywać czy próbować przekonać do swojego zdania, nie biorąc pod uwagę, że klient może mieć trochę inny punkt widzenia. I nie chodzi tu o to, żeby zawsze klient miał rację, bo czasami rzeczywiście ktoś jest czepliwy, czasami ma zbyt duże wymagania, ale chodzi o to, żeby w social media, jeśli chcecie budować społeczność, to podkreślam, żebyście tej społeczności słuchali. Bo oni najlepiej powiedzą Wam, jaki kierunek jest wartościowy i w jakim kierunku warto iść. I tutaj przychodzą mi do głowy takie dwa przykłady. Z jednej strony my słuchamy ludzi pod kątem tego, jakie książki wydajemy, co im się podoba, że chcą konkretnych strategii. Stąd powstała książka na przykład Sprzedawaj Więcej, gdzie te strategie były bardzo konkretne. Że chcą książki Gary'ego Vaynerchuka, również inne, i ostatnio pytali o książkę Crush It, stąd wydajemy w niedługim czasie książkę Wybij się jako drugie wydanie w Polsce. Ale też zdarza się nam, że część osób pyta o audiobooki, a z praktyki wynika nam, że osób kupujących audiobooki jest naprawdę, naprawdę niewiele. I teraz słuchamy, rozmawiamy, dyskutujemy, natomiast pamiętajcie, żeby patrzeć też na statystyki i na wyniki. Ale nie znaczy to, że olewamy klientów, którzy słuchają audiobooków, tylko dla nich na przykład szykujemy swoje podcasty. Bardzo ważny element w budowaniu społeczności, czyli edukowanie. O tym Gary mówi właściwie cały czas, mogę powiedzieć, że Marcin Osman też. Jeżeli chcesz nawiązać kontakt ze swoją społecznością, to właśnie nie rób tablicy ogłoszeń, czy tak zwanej tablicy swojej zajebistości, ale pokazuj ludziom, jak mogą coś zrobić, czy w jaki sposób coś robią. Zobaczcie, nawet moje wideo dzisiejsze, chociaż opowiadam o książkach Gary'ego, staram się Wam w nim przekazać wskazówki, jak lepiej budować swoją społeczność, a zatem edukuję w jakimś zakresie. I to jest też taka myśl przewodnia, którą możecie zastosować do całego swojego tworzonego kontentu. Nieważne, czy piszecie teksty, czy wrzucacie zdjęcia, czy tworzycie wideo, czy też tworzycie audio. Chodzi o to, żeby ludzie z Waszych materiałów mogli się czegoś nauczyć. I znowu, dziedziny, w których to robicie, mogą być przeróżne. Przychodzi mi do głowy florystyka, czyli pokazujecie, w jaki sposób, no nie wiem, ja sama mogę zrobić jakiś prosty bukiet, albo na przykład, jak z kwiatków, które mam w domu, mogę zrobić bukiet, który dam komuś w prezencie. Może to jest fajny pomysł na wideo na YouTubie, chyba że już takie jest. A nawet jak jest, to dobrze, bo widocznie, jeśli ludzie je oglądają, to będą takich rzeczy szukać. Czy jest to dziedzina, no nie wiem, biznes czy marketing, to są takie oczywiste obszary. Ale tak naprawdę, jeśli nawet pieczecie chleb czy robicie ciastka, możecie pokazać ludziom, jak w prosty sposób mogą coś zrobić. A jeśli chcecie te ciastka sprzedawać, to może warto pokazać na przykład, jak mogą fajnie podać te Wasze ciastka. Czyli niekoniecznie zrobić je sami, bo może nie zawsze każdy będzie w stanie w domu zrobić taką piękną monoporcję ciasteczka, ale na przykład, co można dodatkowo zrobić, żeby to ciastko jeszcze ładniej wyglądało albo lepiej smakowało. Także tutaj pokazujcie, edukujcie,
Na przykład, jakich składników używacie, dlaczego takich składników warto używać, co jest w tych składnikach takiego wartościowego. Agata Jakuszko-Sobocka, która jest sketchnoterką, na przykład edukuje z tego, jak działają, tak, jak w ogóle rysują dane markery. Mówi o tym, czy pachną, czy nie pachną, czy śmierdzą, czy na przykład przebijają karton, jakie rodzaje kresek można nimi robić. Mnóstwo informacji można podać właśnie na temat nie tylko swojej dziedziny, ale też na przykład produktów, których używacie lub produktów, które produkujecie. Zatem edukujcie, edukujcie, edukujcie. Nawet jeśli Wam się wydaje, że dane informacje w branży są znane, to pamiętajcie, że to często nie branża, która jest Waszą konkurencją, jest Waszymi klientami, ale Wasi klienci nie znają się na temacie. I coś, co w branży jest oczywiste, czyli taka trochę klątwa wiedzy, może tu być bardzo wartościowe dla Waszej społeczności. I wtedy ludzie sami zaczną przychodzić do Was po wiedzę. A jeśli będą widzieć, że macie wiedzę i edukujecie, chętnie się tą wiedzą dzielicie, to również chętniej zapłacą za Wasze usługi. I ostatnia rada, podsumowująca to wszystko, co wcześniej powiedziałam. Poznawaj swoich klientów. Jeśli nie wiesz, o czym chcą usłyszeć, jeśli nie wiesz, jakiej wiedzy im brakuje, po prostu ich o to zapytaj. Jeśli o coś pytają, to im dostarcz, tak? Napisz post na ten temat, napisz artykuł na bloga, nagraj wideo. Możesz pytać również o formy, czy potestować sobie te różne formy. Natomiast tak naprawdę poznawaj swoich klientów, poznawaj swoich obserwujących i dzięki temu będziesz lepiej budować swoją społeczność. Nie obok siebie, a wokół siebie. Więcej o tym wszystkim oczywiście w książkach Garego. Chciałam tu pokazać wszystkie. O, może tak lepiej. Ja szczególnie w tym temacie, tak jak mówiłam, polecam książkę Ekonomia Wdzięczności. Jeśli macie więcej pytań, bo to tylko ogólne wskazówki dzisiaj na ten temat, zapraszam w komentarzach. Możecie też zerknąć na nasze kursy w OSM Masters, dlatego że tam akurat kurs dotyczący budowania społeczności i tego, jak wykorzystywać w tym ekonomię wdzięczności, znajdziecie dokładnie taki kurs dedykowany na OSM Masters. Zapraszam serdecznie, Kamila Kruk.